Wiem o widzowie. Tak, dopiero wstałem jak coś. O kurczę, to będzie ciężki odcinek. Trzeba się widzowie otrząsnąć. I widzowie, gramy w Darkest Dungeon. Przeszedłem sobie tą całą mapę, tą mapę przechodziliśmy między innymi na streamach, na które serdecznie widzowie zapraszam. Teraz już nie codziennie, nie tak często. Skupiam się na innych aspektach życia. No ale przez miesiąc były streamy codziennie. Był rewind i były te streamy, teraz zwalniamy tempo, nie ma co robić na siłę, postaram się, żeby te odcinki były najlepsze. A teraz, słuchajcie, skupmy się na rozgrywce. Mam skład, jaki mam, ale może trochę na temat tego składu porozmawiamy, kiedy już dojdziemy do tego wicehrabiego. Był to pewnego rodzaju pain in the ass, jak cała ta gierka, bo wymaga ona bardzo dużo grania. W tej grze mam już 99,9 godziny. I prawie 100 godzin. Za jakieś kilka minut będzie stówka. Także... No kurwa, wszystko kradniecie, ty. Ucośnijcie się. Także... No jest to zdecydowanie za długa gierka do nagrywania, ale... zmieniam podejście, chcę ją dokończyć. Chcę mi się wgrać teraz tego Darkest Dungeona, chociaż był moment, w którym... chciałem robić coś innego. Dokończymy sobie oczywiście Darkest Dungeona. Będzie to pewnie trochę trwało, bo zabijanie tych bossów i montowanie mniej więcej tej serii jest w miarę długie i uciążliwe. Pamiętajcie, że te odcinki się montuje kilkanaście godzin. Moi drodzy, wicehrabia. O kurwa. Tego widzowie, co rozumiem, na początku najlepiej było zabić tego ciała, bo on sobie ich nie przywróci, a z nich się bufuje, tak jak zaraz zobaczycie. Mam skład, jaki mam, nie jest to najwyższej klasy kurwa skład, ale mogło być gorzej. W razie czego zawsze możemy tu wrócić innym składem, bo mam tych kilka zaproszeń, także na spokojnie. Na razie próbujmy rozdupsyć wyjałowione ciało, bo on się z tych ciał będzie bufować. Te ma fajne tutaj małe rezisty na zarazę, więc myślę, że nastakujemy tą zarazę. I powolutku, to już to za się wypierdoli, więc jest. Rąbnięcie, no tak, pierdolnie. Łe, chłopie. Rozjebany. Tego się healuje. Chyba, tak, zobacz, 35 heal'a. 25 unigu, także... No nie jest to najłatwiejszy boss na świecie. Widzę, że też będzie krwawienie nam stakować. Żaden problem, my tutaj mamy bandaże, kurwa, wszystko mam przygotowane. Teraz pizgamy wyrok na to ciało. Podawać krwiste. Ale wkurwiony skurwesyn. Dobra. No tutaj już bym uderzył normalnie takiego ciosa za 17. Bo tutaj jednak to odporność na zarazy jest całkiem spora. Jeszcze tak bym zrobił, cyk. Szybko mu te ciała rozjebiemy. Tego co robi, też się healuje? A daje sobie obronę z tego, okej. I za 10 i padnie w tej rundzie ciało? Nie padnie. Nakładanie w ogóle zarazy i tak dalej nie ma sensu tutaj. Tego względu, że przecież te jego ciała nie mają jakby... Nie mają rundy nawet. Nie mają jakby... Wiecie, o co chodzi. Jak to się nazywa? Tego ruchu. Więc to akurat nie ma znaczenia, że my im nastakujemy krwawienie w sumie. No ale dobra, ale trochę tego damage'u zadajemy. Zaraz mu te ciała rozdupcymy. Na razie... Nie zrobił nic ciekawego ten wicehrabia. Więc szykuje się chyba bułeczka z masełkiem. Bułeczka z masełkiem. Walimy ciosa. W ogóle zauważyłem... O kurwa, nie takiego ciosa miałem walnąć. W ogóle zauważyłem, słuchajcie, że trochę mniej się muszę skupić, wydaje mi się, na sobie i dużo bardziej się skupić na tym, żeby te odcinki... No i pięknie. Żeby te odcinki były takimi pełnymi odcinkami z gierki, bo ja jednak ten content opieram bardzo, bardzo, bardzo na sobie i zazwyczaj ja tu gram główną rolę w tych odcinkach, dlatego trochę zmienimy tutaj podejście do tego wszystkiego i zrobimy tak, że jednak postaram się
Postaram się więcej wam pokazywać gierki, mniej siebie. O kurwa, to było... Ale to było do kitu, co zrobiłem. Ojojoj, jaki to jest damage, kurwa. Może jakiś stanik. Dun. Może healek, dobra, bo mi się będę postać wywalał zaraz. Healek. Unik, kurwa, ta riposta. Do pizdy ta riposta, tragiczna, ale zróbmy. Kurczę, nie mamy też postaci, która niestety będzie nas boostować cały czas, to jest chujowe. Cios, jak on ma tą ripostę, jest kurwa strasznie głupim pomysłem. Jo, debilny pomysł. Zaraza? No może siąść 90%, ale tutaj bazowe mamy... 110? 110? Nie, 130. Może? Pięknie, kurwa, miodzio. Wysmakowany dobór. Jest szansa, że pokonamy go z tym składem. Kurwa, całkiem spora nawet. Wydaje mi się, że bym stakował tą zarazę, ale może nie na tej postaci. Tutaj zwykły cios. Ujujujujuj. No ta riposta, kurwa. Dawaj coś dobrego. Pięknie, wigor. Ale ja mam takie dziwne zawsze przeczucie, jak będzie coś dobrego. I mówię, że to zawsze siada, ale proszę nie zabijać. Pięknie, pięknie. Odporność na przesunięcia, cyk. Tutaj sobie weźmiemy wodę święconą, bandaże. Wyhealujemy ich. Siebie wszystkich wyhealujemy. Za 18 HP łącznie. Jest miodzie. Widzowy git. Smakowany dobór. Unik, pięknie. I tutaj on już nie ma tej riposty i to jest zajebiste akurat. I walimy rąbnięcie. A 38. Plus 3 celności, plus 10 celności. Pozdro. No i tutaj też myślę, że tak. Ruf. Za 11. Dobra, to już praktycznie po baronie. Pad? Bo nie baronie, tylko wicehrabiu. Wyłącznie rachunek. Dostałem. Osiągnięcie. Pokonaj wicehrabiego. 4,5% graczy blokowało to osiągnięcie. Powiem wam szczerze, że się kurwa nie dziwię. Bo jest to długa misja, bardzo długa misja. Wróć do osady. Ale la widza ogarnąłem na odcinek tego. Wicehraby, a widzowie rozdupcone. Mamy to. Przyprawy wicehrabiego. Plus 5 krytyczny, jeśli pod wpływem karmazynowej klątwy. Plus 10. Plus 100 podczas jedzenia, jeśli pod wpływem karmazynowej ze sklątwy. No takie jest jak jest. I dostaliśmy też również zaproszenie od hrabiny. Delikatne strofy układają się w zaproszenie na tańce, które oparzone zostało oficjalną pieczęcią hrabiny. Jest to ostatni boss z dodatku Crimson Web, czy jak to się tam nazywa. No czyli te, no z tego dodatku, wiadomo, karmazynowej, znaczy... The heirs of the estate feel narrowly agreeable once again. Z niekarmazynowej kurwa klący, tylko z tego dworu, ja nie wiem jak się ten dodatek nazywa. A dla widza to ja sprawdzę. Albo kurwa nie sprawdzę, bo nie wiem. Tak, The Crimson Court, tak się nazywa dodatek. Zabiłem, słuchajcie, też w międzyczasie bossa farmy, czyli widzowie oczywiście tego młynarza. Wiem, że jest jeszcze jeden boss na farmie, natomiast nie mam zielonego pojęcia, jak go odblokować. No i tutaj te wszystkie bossy, knurzyk bożek, tutaj jakieś wiedźma, to są te wszystkie bossy, które już właściwie przeszliśmy. Więc jedyne, gdzie teraz możemy farmić, wydaje mi się, najlepiej by było farmić, no to jest najmroczniejszy loch. Natomiast udamy się tam w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie tego, widzowie. Wiem, że ten odcinek będzie dość krótki, natomiast tak jak mówię, myślę, że będzie ok, jeżeli będę wrzucał takie w miarę krótkie odcinki, bo po co to przedłużać, jeżeli nic się tu na razie ciekawego nie dzieje. Moi bohaterzy zajebiście to przeżyli, wszyscy mają psychę, właściwie nigdzie nie muszę ich wysyłać, więc no luźno, to zajebiście mi to wyszło. No i w następnym odcinku udamy się albo do najmroczniejszego lochu, albo w końcu zobaczymy The Butcher Circus. Zobaczymy.
this list. Blood and courage are the only means to ascension. Seria wyzwań, tabela rankingowa, aktualna ranga, nowicjusze 3. No więc myślę, że może w następnym odcinku się tym zajmiemy, jeżeli nie będzie bossów. Jeżeli bossowie będą, no to w następnym widzowie. A na razie żegnam się z wami. Jeszcze raz możecie zostawić lajka i wpaść na różne inne serie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Wiem co widzowie. Ilu, kurwa. A i widzowie, może to też istotne, ale patrzcie ile rzeczy już wybudowałem. Nie wiem czy to pokazywałem, mamy bank, obozowisko, kartografki, spichlerz, teatr lalkarski, sangwiniczni winiarze. Teraz jeszcze widzowie, buduję sobie anteneum. Bohaterowie, antykwariuszka, okultysta, badaczka zarazy, plus 15 szans do wywołania zarazy, plus 15 szans do osłabienia, błyskotki związane z mądrością redukują stres o 15, taka rzecz. No i jeszcze mam trochę tych planów w kiermanie, ze 5, więc wszystko powoli sobie tutaj będziemy budować. No i na kolejny idzie krzyżowiec, kapłanka, flegant, plus 10 dobiegłości leczniczych. Trzymajcie się widzowie, pa pa.